Czas na przegląd portali społecznościowych sportowców z naszego regionu, a zaczynamy od wsparcia dla Darsiego Awarda, które dociera ze wszystkich stron. Zdjęcia z hashtagiem Stay Strong Darcy umieszczają żużlowcy, tacy jak Greg Hancock, który wystąpił w kewlarze Darsiego podczas Grand Prix, czy Chris Hodder, ale także sportowcy innych dyscyplin, m.in. piłkarska reprezentacja Polski, czy szczypiornista Michał Jurecki. My także trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia Darsiego, a on jeszcze ze szpitalnego łóżka. Pozdrawia swoich fanów i dziękuję za wsparcie. A teraz zajrzyjmy za ocean. Zawodniczki Artego Bydgoszcz nie próżnują i przygotowują się do nowego sezonu Tauron Basket Ligi Kobiet. Dareksia Morris i Maurita Reed pokazały swoje indywidualne treningi, natomiast pozostała część drużyny przygotowuje się w Polsce. Po wyczerpującym treningu jest czas na regenerację i dostarczenie cukru do organizmu. Cała ekipa Artego wybrała się na lody, o czym na swoim fanpage'u poinformowała Agnieszka Fikiel. Zajrzyjmy także do męskiej koszykówki. Nowy nabytek Anvilu, Chamberlain Oguchi, został mistrzem Afryki z reprezentacją Nigerii. Dodatkowo zdobył nagrodę MVP. Sportowcy nieraz muszą przełknąć gorycz porażki. Tym razem padło na wioślarską ósemkę. Panowie na Facebooku postanowili przeprosić wszystkich kibiców za swój start. W oficjalnym oświadczeniu czytamy: brak słów, by opisać to, co czujemy my, zawodnicy, i wszyscy, którzy wierzyli w nas. Z goryczą i ogromnym bólem przepraszamy, że zawiedliśmy nie tylko was, ale i siebie. W zdecydowanie lepszym za to humorze może być Miłosz Jankowski, który we Francji razem z Arturem Mikołajczewskim wywalczył przepustkę do Rio i po biegu pokazał, jak wyglądają jego nogi tuż po starcie. Swoimi zdjęciami z gwiazdami lekkiej atletyki pochwalił się trener lekkoatletów Zawiszy Bydgoszcz Jacek Lewandowski. Na jego Facebooku możemy zobaczyć, jak pozuje ze sportowcami takimi jak Gatlin, Gay czy Farah. A tę część programu kończymy zdjęciem uśmiechniętych wioślarek Lotto Bydgoszcz prosto z Francji kibiców na Facebooku. Pozdrawiają Magda Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj. Ja również państwa bardzo serdecznie pozdrawiam, a teraz już wracamy do studia, w którym czeka na państwa Łukasz Betański.